słyszałeś ten dowcip? Jaki? Spotykają się dwa gołębie i jeden do drugiego mówi: ej, co robisz po południu? A nic, wiesz, leczę sobie na parapet posiedzieć, nie? I co potem? Jak to co? Gówno. Nie wiem już od ilu lat mi to przeszkadza, że spodobało się gołębiom na moim oknie siadać, ćwierkać, gruchać, po gołębie mu gadać i budzić mnie tu panie w dół od rana. Teraz już znam całą parszywą trzynastkę, która parapet ubrudzi mi nawet w gwiazdkę. I bez wyjątków każdy inny dzień roku parapety obstrywają gołębie z bloków. Karmienie w toku, pomimo stopu i grzecznościowych zwrotów, to nie jest koniec mych kłopotów. Wśród człoków i kup da się żyć, ale ile jeszcze może być? Powiedz mi to spod trójki, sąsiadko, dlaczego gołębie srają tylko na mój balkon? To ty jesteś ich żywicielem, niech ci obsrają balkon w niedzielę. Ziarenko do ziarenka, kamyczek do kamyczka, pierdolną kamyk w głowę i po kłopocie człowiek. Ziarenko do ziarenka, a kamyczek do kamyczka, pierdolną kamyk w głowę i po kłopocie człowiek. I nie jest tak, że komukolwiek źle życzę, ale taką kobietę to wysłałbym na orbitę razem z tym ziarnem, które co dzień podrzuca, żeby gołąbki miały czym. Tasich pup kupa od widoku okna mnie odrzuca. To nie mozaika, freska, ani żadna inna sztuka. Moim oknem na świat jest monitor, to 13 gołębi. One ze mną się nie liczą i choć wiem, że rap nie jest moją domeną, nieważne jakbym to nawinął, one się nie zmienią. Jedyny sposób, żeby spokój mieć w sobie, to złapać gołębia i urwać mu głowę, albo kopnąć w kuper, czyli ptasią dupę. Uważaj, noga lubi ślizgać się po kupie. Jak taką źle czynisz, to czekaj na odwet, bo jak głupi skoka, gdzie obią ci mordę. Dlaczego orzeł jest polskim godłem? Dlaczego Ikar zrobił skrzydła? Mógł zrobić na nie bombę. Będę to powtarzał ciągle, wiedzą to ziomble. Taki jest taki, a zwierzęta kną. Ziarenko do ziarenka, kamyczek do kamyczka, pierdolną kamyk w głowę i po kłopocie człowiek. Ziarenko do ziarenka, a kamyczek do kamyczka, pierdolną kamyk w głowę i po kłopocie człowiek.